Cześć, z tej strony Miśka. Ja, pracując w kinie, już zdążyłam Basię bardzo dobrze poznać. Dzisiaj po raz kolejny oglądałam drugą część jej przygód i chciałam wymyślić jakąś zabawę plastyczną, którą mogłabym Wam zaproponować. Chyba pierwszy raz przydarzyło mi się tak, że to bohater wymyślił tę zabawę od początku do końca. Basia mnie zainspirowała i tak jak widzicie, mam obok siebie kartonowy telewizor. Jego wykonanie było bardzo proste. Wystarczy wyciąć tylnią ścianę kartonu, a z przodu wyciąć taką prostokątną dziurkę na ekran. Myślę, że taki telewizor będzie wspaniałym rekwizytem do zabawy nadawania domowych wiadomości, w których każdy z domowników będzie mógł opowiedzieć, co fajnego przydarzyło mu się w trakcie dnia. Będziecie mogli też tworzyć własne seriale i bohaterów, a do tego przydadzą Wam się kukiełki. Ja dziś pokażę Wam dwa sposoby na wykonanie kukiełek. Jeden trochę bardziej skomplikowany, a drugi całkiem prosty. Zapraszam do wspólnej zabawy. Przygotujcie proszę potrzebne materiały. Drewnianą łyżkę, bibułę, wstążkę, sznurek, włóczkę lub druciki kreatywne, mazaki, taśmę klejącą i materiały dekoracyjne. Jeżeli nie macie drewnianej łyżki, możecie użyć łyżki plastikowej lub kształt łyżki wyciąć z kartonu. Tak jak widzicie na zdjęciu, z bibuły stworzymy ubranie naszej kukiełki. Żeby dobrze nam się trzymało, w dużym kawałku bibuły robimy dziurkę na samym środku i tam wkładamy łyżkę. Dzięki temu i z przodu i z tyłu nasza kukiełka będzie ubrana. Na środku przewiązujemy naszą postać w talii. Ja zrobiłam to żółtym drucikiem kreatywnym. Wy możecie użyć wstążki lub sznurka. Moja kukiełka nosi sukienkę. Jeżeli będziecie chcieli zrobić spodnie, będziecie musieli użyć więcej sznurka, by oddzielić od siebie nogawki. Fryzurę mojej bohaterce zrobiłam z piankowych wycinanek. Można do tego też użyć bibuły albo włóczki. Przykleiłam ruchome oczka, a resztę elementów twarzy narysowałam mazakami. Na koniec dopracowałam moją kukiełkę, dodając jej rękawiczki, wzory na sukience i guziczki. Pamiętajcie, moja kukiełka to tylko przykład. Zdradzę Wam, że to miała być Basia, ale wyszła mało podobna, więc nazwałam ją Zofia. Jeżeli chcecie, możecie skorzystać z prostszego sposobu wykonania kukiełki, jakim zrobiłam eleganckiego misia z dzisia. Wystarczy narysować i pokolorować bohatera, którego chcecie zamienić w kukiełkę, a z tyłu przykleić taśmą patyczek do szaszłyków. I gotowe. Teraz moje kukiełki są gotowe na wystąpienie w kartonowej telewizji. Teraz czas na Was. Powodzenia. Trzymam za Was kciuki. Pa, pa.